Szybko! Robalini! 69 kg! 100 kg 300 gramów! Ronaldo! Dredziasty! 97 kg 400 gramów! 68 kg 800 gramów! Dobra, dzięki panowie, ale czas na małą zmianę. Panowie, dziękujemy. Pozycja bokserska do kamery. No tak. To jest charakter. Tylko prosimy nie zrobić kontuzji zawodnikowi przed jutrzejszym starciem. Brawo, ochrona! Marek, na pierwszej konferencji byłeś prowadzącym, na drugiej jesteś zawodnikiem. Co to za atak na Dredziastego i dlaczego? Rzuca skurwysyn butem, to w***ałem. Tfu na ciebie, w***ko. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Paysafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów, na konto za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Wujek sama zło! Pazik! 73 kg 900 gramów. 75 kg. Kamerzysta! Magical Junior! 76 kg 700 gramów. 92 kg 900 gramów. Tutaj dużo większe opanowanie, o. I robimy małą podmiankę. Wujku, czy mógłbyś się z Rafałem zamienić miejscami? Wujek samo zło nie odpuszcza nikomu. Słuchajcie, ale są uśmiechy na usta, są rozmowy, a te przepychanki to wiadomo. Panowie, wielkie dzięki, pozycja bokserska. Zapraszam brata do kamery teraz. Korzysta Rafał. Katarzyna! 68 kg 800 gramów. Violetta! 70 kg 400 gramów. Drugie panie, dziękuję. Nie dasz rady akurat mi w pierwszej rundzie. Jeżeli w pierwszej rundzie pójdziesz spać, to znikasz z Prime'u. Jeżeli ja pójdę spać w pierwszej rundzie, to ja znikam z Prime'u. Normalnie. Cheek! 87 kg. Cheek! 94 kg 400 gramów. To chyba live jest zrobione. Za kulisami, Kasiusz krzyczy, jedziesz dzik, zajeb mu, nie. Ale emocje na wód. Ty nie rozumiesz. Kasiusz ćwiczy i krzyczy, jedziesz dzik! Jedziesz dzik! Ta s***a mała mi zawsze pod górkę robi, zawsze pod górkę, ten śmierdziel zawsze od początku Warsaw Shore, zawsze. Najpierw czy potem ty jesteś czy to mówię, k***a, zobaczysz. Już jutro! A teraz będzie duet, przy którym nasza ochrona będzie musiała być absolutnie ostrożna. Tylko dajmy Tomkowi odnaleźć właściwą drogę do domu. Lasik! 83 kg 600 gramów. Kular! 74 kg 800 gramów. Lasik jest elektryczny. Panowie, chodźcie do face to face'a. No dobrze, to się chyba nie uda, zatem zapraszam, pozycja bokserska. Dobra, słuchajcie, ja tą walkę wziąłem tylko, żeby sobie wziąć. Jutro go rozpalam. Jutro o 12 wlatuje Diznać pańcule. On wczoraj na mnie nagrał, to dzisiaj ja na niego nagrałem. Ale rozumiem, Kuba, że... Nie będzie. Co kurwa? Czyli Kuba, tu nie będzie przepraszania. Nie będzie kurwa, przepraszania. Sam ten człowiek zaczął, nagrał na mnie diss, no to ja poleciałem, dzisiaj kurwa nagrałem. W pierwszych minutach go rozpalam jedną ręką, a później wypierdalam do choroszy. Paulina oraz Klaudia! 57 kg 500 gramów.
56 kg 200 gramów. Aleksandra! Sandra! 57 kg 500 gramów. 53 kg 100 gramów. Wiesz co, ja w przeciwieństwie do Danielki i do Sandry nie obstrawam się ze strachu. Więc dzięki. Zapytam w zasadzie o to. Ale co ty miałaś obstrać zbroję, jak tak naprawdę ty miałaś do teamu dostać lepszą dziewczynę, więc tak przed tobą nie stał żaden wybór. Teraz dopiero zbroję to możesz obstrać, bo się trafiło, że może zawalczę z tobą, więc trochę ci współczuję, bo może cię jutro rodzina nie poznać, a tego bym nie chciała, bo szkoda twojego dziecka, bo tak naprawdę tutaj nie powinno być. Słuchaj, obstrałaś Gacie, ja byłam wcześniej z Moniką i nie miałaś problemu, to była tak samo słabsza para. Ja po prostu powiedziałam, że mi jest bez różnicy, z kim Monika będzie i powiedziałam, że mogę iść z ciebie i z Sandrą walczyć i z jedną i z drugą nie ma problemu, ale nie wyjeżdżaj mi z dziewczyną, która 15 lat zawodowo trenuje. Jak chcesz, to sejdź z nią na sparing. A wiesz co, trenowała za pasy, a nie boks. Ty trenowałaś boks. Sobie w dupie, jesteś lepa. Nie, poczekaj, aż skończę mówić, a nie. Obstrałaś Gacie i po prostu kurwa się. Krycha! 76 kg. Skubyra! 74 kg 200 gramów. Mocna wymiana spojrzeń, ale widać, że to sportowcy. Skąd, Krystian, uśmiech na twojej twarzy, jak spojrzałeś głęboko w oczy Dominikowi? No bo ja już z takim chłopcem kiedyś się biłem i to jest takie nieprzyjemne uczucie, że po prostu jak on dopiero zda sobie sprawę, jak wyjdzie do klatki. No ale ma chłopak jaja większe od swojego menadżera. Gdzie jest Filip? Z Filipem się biłem, wystawił swojego. No nic, sprawdzimy judo. Lepszy od Piotrka Lizaka czy słabszy na papierze? Dla mnie dużo słabszy, no. Dlaczego? Wiesz co, Lizak miał ode mnie lepsze wszystko. A tutaj mam zdecydowanie lepsze zapasy, lepszy parter. W stójce zobaczymy. Czyli rozumiem, że łatwe zwycięstwo jutro? No. Chyba nie oglądał moich walk, gdzie się biłem z Saszą, który ważył na walce 87 kg. I nie miałem problemów w zapasach. Z Szewcem też, który ważył też ponad 80 kg. Więc ja się biłem silnymi chłopami i akurat zapasy mam bardzo dobre. Widziałem, jak cię Wiewiór złapał na ziemi, już nie wstałeś. Kacor bez! 76 kg 300 gramów. Kapela! 66 kg 600 gramów. Panie i panowie, w tym wypadku zrezygnujemy z face to face, ponieważ jeszcze dzisiaj po ceremonii ważenia odbędzie się zadyma. Zapraszam panowie, ochrona wzmożona. Ochronę na bok prosić. Ja wiem, że byś chciał. Bardzo bym prosił. Ja bym, że chciał, ale zapraszam panowie face to face, czyli to, na co czekaliście, moi drodzy. Chodźcie na środek. Chodźcie tu na środek. Jaśka pampersy. Ja rączki mam z tyłu. Mam rączki z tyłu. Spojrzenie w oczy. Słucham. A masz jakieś pytania jeszcze? Nie. Nie bój się, nie bój się. Policzki ci latają. Ja bym chciał, żebyś może na końcu jednym zdaniem powiedział do Jaśka to, co masz na koniec do powiedzenia. To, co się wydarzy jutro. Do zobaczenia jutro, Jasieńku. Jeszcze się dzisiaj spotkamy. Dobrze. Jeszcze raz zostawię. Dawaj, Jasiek, jedno zdanie. No. Obsyłałeś się, walczymy w MMA albo spierdaj. Czekaj. Ale co to? Ale ty nie będziesz w ogóle walczył? Jak nie, co? Tak. Dobra. Kaczor mówi, puść mnie, proszę cię, puść mnie. Panowie, zapraszam jeszcze face to face, tutaj było zrobione, więc do kamery chociaż, pozycja bokserska. Para Maxil! 76 kg 800 gramów. Olejnik! 77 kg 900 gramów. Mogę na chwilę? Proszę, daj mi to, niewygodnie mi tak jest. Dobra, słuchajcie, ogólnie tak. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wchodziłem do Disu. To dlatego, że ptaszki ćwierkają, że ta pała z Nitro... Ja mu dzisiaj to powiedziałem. Disa na mnie nagrali i jutro wypuszczają, więc po prostu chciałbym wam powiedzieć, że wlikowałem to i kurwa nie macie lojalnych ziomków, bo jesteście petami i Nitro świniach to pała, tak jak ty, kurwa, która będziesz jutro bita w oktagonie, więc szykuj się na to. Słuchałem, co olejnik prosił, żeby mnie wypuszczał. To prosiłem, to ty nie... Słuchałem sobie tego disu przy olejniku, o prosił, Jezu, żebym tego nie wypuszczał, ale w dniu jutrzejszym Nitro kończy Sentino, a ja kończę te k***e. Panowie, czas na face to face, w tym wypadku go nie odpuścimy.
No cóż, no nie tylko w napięści, na słowa również, Tomek jest paralitykiem. No nic ciężkiego mnie nie czeka. Jak się nie potknę o własne nogi i nie złamię sobie nogi, no to nic innego tu się nie wydarzy. Cokolwiek się wydarzy, wyjdę z uśmiechem na twarzy. Czyli nie uważasz, że Tomek jest sigmą i idzie po łatwe pieniądze? No może istnieje jakaś alternatywna rzeczywistość, ale no tutaj jest zwykłą a nie sigmą. To prawie by się zrymowało. Cieszę się, że tak wierzysz w siebie, ale niestety jutro będę musiał ci popsuć marzenia i niestety będziesz z kolejnej federacji wypolony, więc no, musisz się pożegnać z widzami. Jobczan! 115 kg, 100 gramów! Jóźwiak! Równiutkie 101 kg. Trochę straszaków. Był Adrian Cios, był Jacek Murański, był Marcin Najman, więc pytanie, jak ty definiujesz swojego jutrzejszego przeciwnika Pawła Jóźwiaka? Wiesz co, no przed walką z Ciosem, no to bym powiedział, że wiesz, no taki zjebany boomer i tak dalej. Myślę, że ta lekcja pokory na niego dobrze zadziałała, bo trochę znormalniał, odburaczył się i naprawdę idzie w dobrym kierunku. No jeszcze jeden wpierdol ode mnie, a potem już może zacząć wygrywać, nie? Już wtedy zdejmuje dyspensę na zwycięstwa. I podtrzymujesz słowa z konferencji, że Paweł nadużywa substancji niedozwolonych i że powinno się takich ludzi wyjaśniać? Tak, i tego tego drugiego też. Nie powinniście robić takich rzeczy, bo potem ja słyszę w hotelu hałasy, a jeszcze oczywiście, wiesz, powiedziałem, że nie lubię, to mi dali po sąsiedzku, i drą się, wiesz, o drugiej w nocy. To jest normalny chłopak, do niego nic nie mam. Szanuję go. Jutro dajemy zajebistą sportową walkę, napierdalamy się ogniem, a potem idziemy na piwo i bez żadnych talerzyków. To rolet! 98,200. Pakieta 2.0! 76 kg, 300 gramów. Bagieta jest niewzruszony. Panowie, czas na pozycję. Dajmy jeszcze chwilę się wykrzyczeć. Bagieta chyba zgubił buta. Bagieta, jak silny jest Darolew? Ty miałeś okazję się przekonać nawet na konferencji, bo dostajesz naprawdę mocnego liścia. Tam. A to tam się szkło potukło, a nie liść. Bardziej obrażenia były od szkła niż od jego ciosu. No co to tam było? Jakieś klepnięcie muchy albo coś w tym rodzaju, nie? Tak się czepiasz tego disa, kurwa, to tak po znajomości zadzwonię do niego, żeby ci zrobił, kurwa, wyprodukował kask na łeb, żeby ci już więcej cygówka na łeb nie spadła. Tak, jutro Lew wchodzi do klatki, zagryza, rozpierala wszystkie członki. I cię nie ma. Proszę państwa, walka dwóch bardzo znanych zawodników, ale też dwóch ulubieńców publiczności. Darolew kontra Bagieta. A co to jest słowo nie ma? Czy my w ogóle przy świecie jesteśmy? A może nie jesteśmy w teraźniej istości? Co ty mówisz? Ty nawet nie wiesz, chyba nie zna swoich słów, kurwa. Żebyś się nie zdziwił. Jakich słów? Jakich słów? Mele, 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 mele? Nie, tych! O właśnie, o to mi chodziło. To jest zadymka dla moich widzów. I co, łyso ci? Łyso. Łyso? Łyso. To będzie ci łyso, kurwa. Dawaj. To będzie ci łyso. Dawaj. To będzie łyso. Dawaj. Pokaż. No dobrze, panowie, oszczędzajcie energię na jutro. W oktagonie. Dokładnie, dobra, jutro oktagon wszystko zweryfikuje. Ja nie ucieknę. Mogłem już raz uciec i nie uciekłem. Nie boję się z ciebie. Nie boję się ciebie. Dlatego cię doceniam, ale jutro i tak zobaczymy, co pokażesz. Pamiętaj, Darek, jeśli ja to wygrywam, to ty masz taki k***a hejt i nie tylko. Ale za tą wszystko... Ale koło chuj lata hejt, no. Ja tam idę. Tak, ja tam idę po to, żeby cię zjeść. Także po ostatnim razie to wyłączyłeś komentarze. Ja cię tam idę jutro zjeść, gościu. Kanibal? Nie, bić, tylko cię zjeść. Kanibal? Dobra, panowie, kanibal, słuchajcie. A co kanibal? Ja jestem lew, nie kanibal. Daro. A co kanibal? Daro, Bagieta, ja myślę, że jutro macie trochę okazję pokazać. Arkadiusz! 94 kg, 700 gramów.
Kasiusz! 97 kg! W tym wypadku oszczędzimy również face to face'a, bo panowie będą mieli okazję jeszcze troszeczkę ze sobą pogadać podczas dzisiejszej zadymy. No i co się, k***i brzuszek masz. No i co? Rozjebane? Gówno. Będzie rozjebane? Gówno, psie. Nie pluj mi, kurwa, bo mi plujesz, mi w oczy. Jak pies, kurwa. Plujesz mi, kurwa, w oczy. Mówiłbym teraz, to by, kurwa, nie wyszedł. Może tak, no i no właśnie. Kurwa, nie pluj, że mi, kurwa, do oczu. Nikt ci, kurwa, nie pluje, sieciu jebany. Mrugasz jak pija po prostu. Jesteś rozjebany. Ty musisz, wiesz, że ty musisz, a ja nie muszę. Ja cię mogę upierdolić po prostu i będzie... O, ale musisz będzie wyjść o własnych siłach, kurwa. Ale będzie wstyd, kurwa. Fajnie, jakbyś wyszedł o własnych ale siłach. Ale będzie wstyd, jak dostaniesz. A raczej nie wyjdziesz, kurwa. Czy mam kurwa, kurwa? Psie pierdolony. Ćpunie, kurwa. Weź, wypierdolaj, o tego wypierdolaj. Uciekaj, kurwa. Twarzą do kamery.